Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić folder na hasło Windows 7 i Windows Vista, a nawet XP. Najpierw zrobimy nowy folder, a w nim nowy dokument tekstowy i wklejamy tekst, który podam w opisie. Mamy in.not.pass i hasło. Tutaj usuwamy i wpisujemy swoje hasło. Klikamy zapisz jako blocks.bat. Klikamy wszystkie pliki i zapisz. To nie będzie już nam potrzebne. Możemy usunąć. Klikamy blok i mamy private. Żeby zablokować, klikamy N. Żeby ją blokować, wpisujemy nasze hasło. I to tyle na dziś.